Cześć. Ranking MMO musiał się w końcu pojawić, wszak to dzisiaj jeden z dominujących gatunków gier. Nie ma na co czekać, przedstawiam wam 10 najgorętszych pozycji wszechczasów moim zdaniem, które są warte zagrania lub rozpamiętywania. Ach, i pamiętajcie proszę, że tym razem kilka tytułów mam zapożyczonych. Nie da rady grać w kilka gier MMO naraz, tak jak odpowiadałem wam w 5 odcinku Pokolenia Graczy. Dlatego na końcu znajdują się prawa autorskie do niektórych urywek. Dzięki za możliwość udostępnienia wszystkim autorom. No to zaczynamy. Miejsce 10. RuneScape. Nie jest to może tak słynna gra jak Tibia, ale jest do niej bardzo podobna. Została wydana w 1999 roku przez firmę Jagex i można w nią grać w przeglądarce lub za pośrednictwem klienta. Gra jest dosyć mocno popularna nawet do dziś, wszak w 2007 roku na oficjalnej stronie pojawiły się rankingi miliona najlepszych graczy danej kategorii lub zdolności. Skoro pokazują ranking najlepszego miliona, to ilu musi być wszystkich? 10 razy tyle? Podobnie jak w większości MMO, na samym początku czeka nas tutorial z okrojonymi zdolnościami. Po ich zaliczeniu przenosimy się do normalnego świata, niewielkiego miasteczka Lumbridge, od którego zaczynamy naszą przygodę po świecie gry RuneScape. Przygoda przygodą, ale za darmo nie pogramy sobie za długo i nie udamy się do wielu miejsc. Gra została podzielona, podobnie jak w Tibli, na dwie różne grupy. Osoby posiadające darmowe konta oraz osoby płacące za konto. W przypadku RuneScape to zaledwie $5 miesięcznie. Właściciele płatnych kont posiadają takie udogodnienia jak powiększony bank czy plecak, posiadają możliwość wchodzenia do miejsc niedostępnych dla osób mających darmowe konta, mogą korzystać ze skrótu. Do tego wszystkiego dochodzą również ciekawe minigry. O ile naprawdę jestem przeciwnikiem takich rozwiązań, to jednak cena nie odstrasza tak jak w przypadku WoWa czy wcześniej wspomnianej Tibi. Miejsce 9. Lord of the Rings Online. LOTRO, bo tak określa się skrótem Władcę Pierścieni Online, został wydany w 2007 roku i od początku był grą dobrą. Gracze przez pierwsze 3 lata musieli płacić niemały comiesięczny abonament, by w 2010 roku usłyszeć od firmy Turbine, że zmieniają politykę płatności na tę mikro w grze. Systemowo gra czerpie garściami z rozwiązań World of Warcraft, ale osobiście nie mam jej tego za złe. Twórcy wybrali to, co najlepsze, dodając jednocześnie coś od siebie. Warto wspomnieć na przykład serię zadań epickich przeprowadzających graczy przez główny wątek fabularny, system umożliwiający granie na żywo na jednym z kilku dostępnych instrumentów, czy możliwość noszenia ozdobnych strojów jednocześnie ze zbroją, co znacznie zwiększa atrakcyjność wizualną prowadzonej przez nas postaci. Fabularnie twórcy wrzucają nasz sam środek wydarzeń opisanych przez Tolkiena we Władcy Pierścieni. Będziemy mieli możliwość spotkać i pomóc takim postaciom jak Frodo, Aragorn czy sam agent Elrond. Jednocześnie całość rozwiązana jest na tyle sprytnie, że nasze działania w żaden sposób nie kolidują z historią książkową, a wręcz ją uzupełniają wraz z dobrze dobraną muzyką i grafiką jak na swoje czasy. Niewątpliwym atutem gry jest osadzenie jej w realiach świata Śródziemia, więc na pewno każdy fan książek zachwyci się grając w LOTRO. Ja gorąco polecam. Miejsce 8. Path of Exile. Grinding Gear Games dokonało rzeczy nieprawdopodobnej w 2013 roku. Stworzyło tytuł, który bez kompleksów może konkurować z Diablo 3 o palmę pierwszeństwa wśród gier znanych u nas pod nazwą Hack and Slash. A wszystko za sprawą świeżego pomysłu na rozgrywkę, który jest odważny i zrywa z tradycją ciągłego kopiowania najlepszych rozwiązań serii stworzonej przez Blizzard Entertainment. W ten sposób programiści z Nowej Zelandii rozpoczęli nowy rozdział w gatunku Action MMORPG. Dodam, że dostępny zupełnie za darmo. Path of Exile posiada najbardziej rozbudowany system rozwoju postaci, jaki widziałem dotychczas wśród Diablo klonów. Autorzy bardzo dosłownie potraktowali określenie drzewko umiejętności i oddali graczom do dyspozycji system złożony z 1350 pozycji. Gra składa się z kilku aktów, gdzie każdy z nich kończy się walką z niełatwym bossem, którym trzeba nieźle się napocić, a jak dobrze wiecie, uwielbiam trudne gry. Zapomnijcie o staniu w miejscu i odpalaniu najsilniejszych ataków. Path of Exile promuje mobilność oraz spryt. Każdy łotr posiada słabe strony i dopiero maksymalne skupienie się na nich zapewnia jakiekolwiek szanse na odniesienie zwycięstwa. Wysoki stopień trudności to zresztą ogromna zaleta tej gry, tak jak mojego ukochanego Dark Souls. Jeżeli byłeś fanem Diablo 2, a trójka nie przypadła ci do gustu lub nie masz w ogóle hajsu, śmiało odpal Path of Exile, jest warta spędzenia z nią trochę czasu. Miejsce 7.
Ion The Tower of Eternity. Ion to gra osadzona w świecie fantazji, dające całą masę frajdy. Już na samym początku dostajemy dostęp do kreatora postaci obszerniejszego niż w samych Simsach. Wspaniale zaprojektowany ogromny świat urzeka grafiką, która do tej pory, mimo że upłynęło już trochę lat od premiery, jest piękna jak na standardy gatunku. W połączeniu z niczego sobie muzyką tworzy bardzo ciekawy klimat, który był głównym czynnikiem sprawiającym, że co jakiś czas uparcie wracałem do tego tytułu. Oprócz tego cała masa umiejętności umożliwiająca obranie wielu dróg rozwoju postaci wprowadza niemałą różnorodność do gry. Co więcej, stosunkowo nowatorski i wyjątkowo rozbudowany jak na 2008 rok system umiejętności łańcuchowych, pozwalający na dynamiczne dopasowanie stylu gry do aktualnej sytuacji, jeszcze bardziej urozmaica starcie. To wszystko w połączeniu z możliwością zmiany broni podczas walki sprawia, że żaden pojedynek nie wygląda tak samo. Wisienka na torcie, którą twórcy gry chwalą się jak tylko mogą i moim zdaniem słusznie, to skrzydła. Oprócz masy środków transportu można po prostu rozwinąć skrzydła i polecieć, gdy się tylko zapragnie. Każdy z tych atutów winduje ocenę gry na tle innych MMO, jednak dopiero umiejętne połączenie i wyeksponowanie ich wszystkich dało Ionowi tak wysoką pozycję w niemal każdym rankingu. Zatem czapki z głów dla wschodniego NCSoft, ponieważ zrobili to perfekcyjnie. Najciekawsze miejsce w grze to oczywiście otchłań, bo tam tak naprawdę gra się zaczyna. Epickie bitwy, zdobywanie twierdz, przejmowanie kontroli nad obszarami, latanie między zawieszonymi w eterze wyspami i ponowne ich odbijanie, niekończąca się walka światłości z mrokiem na ziemi, powietrzu, po prostu wszędzie. To stanowi największy atut tej gry i sprawia, że nie idzie się od niej oderwać. Jeżeli jesteście fanami walki dobra ze złem w tej klasycznej, nieco biblijnej postaci, gorąco polecam. Amen. Miejsce szóste. Lineage 2. Wspaniała gra z ogromnie niewykorzystanym potencjałem reklamowym. Dzisiaj niestety Lineage 2 powoli umiera, natomiast w momentach swojej świetności spokojnie mógł konkurować z Warcraftem. Wielki świat, ładniejsza grafika, świetnie dopracowany, a zarazem bardzo prosty system PvP, no i wymagająca walka z bossami. W ogóle bardzo mocno wciągająca fabuła, ale trochę ze słabymi questami. Tą grą było tak, że jak ktoś nie grał w WoWa, to grał właśnie w Lineage. I miał dokładnie taką samą opinię, niezależnie po której stronie stał. To jest obecnie najlepsza gra MMO na świecie. Co na to się składało? No przede wszystkim dopracowanie. Grafika, muzyka, rozwój postaci, rozwój świata, przedmioty, umiejętności, farming, walka w grupie. To były świetne elementy tej gry. Wydana 1 listopada 2003 roku, Lineage 2 jest jedną z najważniejszych gier z gatunku MMO w historii. Wraz z wprowadzeniem aktualizacji Goddess of Destruction w 2011 roku gra stała się w pełni darmowa. Pozostawiono jednak możliwość dalszego płacenia subskrypcji, co nagradzane jest różnymi bonusami. Akcja gry dzieje się 150 lat przed wydarzeniami znanymi z pierwszej części gry. Gracze wcielają się w młodych bohaterów, do dyspozycji jest 6 grywalnych ras. Ludzie, elfy, mroczne elfy, orkowie, krasnoludy oraz cechujące się jednym skrzydłem Kamaele. Świat Lineage 2 jest ogromny i bardzo zróżnicowany. Gracze mogą wykonywać liczne zadania oraz walczyć z bardziej wymagającymi przeciwnikami. Dodatkowo grę cechuje otwarte PvP, które dodaje dreszczu emocji podczas eksploracji czy rajdu. Ważną częścią zmagań między graczami są też oblężenia zamków, których mogą brać tysiące graczy jednocześnie. Mogę śmiało przyznać i zapewne część z was także, że są wśród nas osoby, które wychowały się na tej grze. I fajnie. Miejsce piąte. EVE Online. To wspaniała kosmiczna produkcja MMO, która spokojnie mogła konkurować z WoWem ze względu na fakt, że w żaden sposób nie była do niego podobna. Gracze przenoszą się w niej do wszechświata Nowego Edenu i podróżują na pokładach statków kosmicznych, aby walczyć, handlować, wykonywać misje, aranżować się w politykę wielkich korporacji lub po prostu rozwijać swoją postać. Warto wspomnieć, że praktycznie wszystkie rzeczy widziane w EVE są produkowane przez graczy. Zadania różnego typu, np. kurierskie, górnicze czy bojowe, są zlecane przez postacie typu NPC. Za pomyślne ukończenie zleceń jesteśmy nagradzani nie tylko kredytami, ale też punktami reputacji, które reprezentują nasz statut w obrębie frakcji. Im większe zaufanie zdobędziemy, tym lepiej płatne i trudniejsze misje będziemy mogli podjąć. Na brak aktywności w kosmosie narzekać nie można, gdyż autorzy regularnie wprowadzają nowe misje i wyzwania. Świetnym przykładem są instancjonowane najazdy floty, a bardziej zaawansowani użytkownicy EVE Online tworzą własne korporacje i dzięki nim realizują trudniejsze zadania.
ogrom aktywności PvE nie oznacza, że w grze nie ma akcentów PvP. Wbrew pozorom jest ona bowiem nastawiona na wprowadzenie wojen i bitew, które w późniejszej fazie zabawy stanowią główną atrakcję, tak jak w każdej grze MMO. Wokół niewielkiego centrum o względnym pokoju znajduje się szeroki pas systemów o niskim bezpieczeństwie, w których trwa nieustanna wojna graczy właśnie w ramach wspólnej rywalizacji. EVE robi wrażenie pod względem technicznym, gdyż cechuje się bardzo przyjemną oprawą audiowizualną i zawiera sporo wbudowanych dodatków, np. odtwarzacz muzyczny, system poczty, czy chociażby przeglądarkę internetową. Produkcja różni się od większości innych tytułów MMO, które podzielono na serwery światy. Tutaj wirtualny kosmos jest wspólny dla wszystkich, więc zwiedza go jednocześnie kilkadziesiąt tysięcy graczy. Dodatkowym atutem jest ogromna społeczność, która sama tworzy różne serwisy wspierające, a nawet własne radio. Miejsce czwarte. Tibia. Czy komuś muszę przedstawiać ten tytuł? Jest mnóstwo streamerów, kanałów na YouTube i stron poświęconych temu tytułowi. Akcja gry toczy się w tytułowej krainie Tibia, a celem zabawy jest rozwijanie umiejętności stworzonego przez siebie bohatera. Można tego dokonać na wiele rozmaitych sposobów, gdyż gra pozwala na pełną swobodę przemieszczania się po świecie i podejmowania rozmaitych działań. Większość czasu spędzamy na eksploracji świata gry i poszukiwaniu ukrytych na mapie skarbów. Podczas podróży będziemy musieli stawić czoła różnej maści potworom, standardowo napotkamy orki, smoki czy demony, a także innych wrogo nastawionych graczy. Służy temu całkiem pokaźny arsenał od oręża białego do broni magicznej. Gracze mogą wybrać jeden z czterech dostępnych profesji. Gracze mogą wybrać jedną z czterech dostępnych profesji: rycerza, druida, maga bądź paladyna, dzięki którym nasza postać będzie dalej rozwijać się w wybranym przez nas kierunku. Duży nacisk w grze położono na rozwój społeczności graczy. Interakcja między nimi realizowana jest poprzez rozmowy, handel, wspólne wyprawy bojowe oraz przynależność do gildii. Bardziej doświadczeni gracze mogą też pomagać początkującym dzięki specjalnemu systemowi podpowiedzi. Dodatkowo twórcy gry od czasu do czasu raczą graczy rozmaitymi wydarzeniami specjalnymi, jak na przykład niespodziewanym atakiem hord potworów na miasto. Pod względem oprawy Tibię od samego początku charakteryzuje oldschoolowa, oparta na bitmapa grafika 2D oraz brak jakichkolwiek dźwięków. Nie da się ukryć, że Tibia to gra na swój sposób legendarna i budząca skrajne uczucia, od uwielbienia do nienawiści. Chwalona za pomysł i grywalność, a jednocześnie ganiona za oszczędną oprawę i brak konkretnej fabuły, na przestrzeni lat stała się przedmiotem wielu fanowskich modyfikacji, z których najpopularniejsze przenosiły graczy na przykład do uniwersum słynnego anime Dragon Ball. Tibia była też tematem wielu kontrowersji i sporów dotyczących uzależnienia od internetu i gier sieciowych. To wszystko jednak nie zaszkodziło produkcji Niemców, a jedynie wzmogło jej niesamowitą popularność. Miejsce trzecie. Star Wars The Old Republic. Nie ma fana Gwiezdnych Wojen, który po przejściu Kotora II nie czekał na gry MMO osadzonej w świecie George'a Lucasa. I powiem wam, że żaden nie poczuł się zawiedziony, gdy ten tytuł został wydany. Muszę przyznać, że BioWare spisało się na medal, tworząc świetną fabułę od samego początku. Powiem więcej, każdy z wydanych dodatków ma genialną fabułę. Twórcy nie bawili się w żadne eksperymenty, zarówno melodie, jak i odgłosy blasterów, śmigających mieczy, świetnych czy tła są dokładną kalką tego, co znamy z filmu. Tworzą odpowiedni klimat i ani na chwilę nie wzbudzają wątpliwości, co do jakiego uniwersum właśnie trafiliśmy. Jest zatem tak, jak być powinno. To, co słyszymy, nie odwraca naszej uwagi, ale dobrze buduje atmosferę zabawy. Gra tak naprawdę nie jest konkurencją dla World of Warcraft, bo większość mechanizmów jest identycznych. Różnica polega na tym, że tu mamy kosmos i Gwiezdne Wojny. No i oczywiście miecz świetny i moc. Tak naprawdę gra powinna być nazwana wielkim nowym Kotorem w wersji sieciowej, bo tak jak przyjrzycie się obu tytułom, to właśnie tak jest. Przeciwieństwo do wcześniejszych tytułów, gdzie nacisk w nazwie gatunku był położony na aspekt Massive Multiplayer, tutaj rzuca się w oczy przede wszystkim roleplaying. Warstwa odgrywania postaci została wzmocniona przez rzecz karkołomną. Nagrane dialogi dla większości wypowiedzi, które pojawiają się w grze. W większości, bo niektóre droidy piszą jak Artuditu, Wookie wyje jak Chewbacca i tak dalej. To nie tylko robi kolosalne wrażenie, ale przede wszystkim pozwala bardzo szybko polubić i wczuć się we własną postać. Już po pół godzinie gry chłonąłem każdy gest i każde zdanie swojej postaci, podczas gdy wo wszystkie treści zadań i ewentualne dialogi przeskakiwałem bez czytania. Co więcej, teoretycznie jesteśmy w stanie sami dojść do maksymalnego poziomu bez pomocy innych graczy, co czyni tę grę ciekawą jak na MMO, ale jednocześnie obowiązkową dla fana Star Wars. Polecam, bo w wersji podstawowej jest już od kilku lat za darmo. Miejsce drugie. Guild Wars 2.
Ta gra została przez NCSoft oraz ArenaNet stworzona w inteligentny i uczciwy sposób, przy której naprawdę można dobrze się bawić. Wielu graczy określa to MMO jako rewolucyjne, bo zerwało z wieloma standardowymi schematami tworzenia klonów WoWa. Dynamiczne wydarzenia zachodzące w świecie Tyrii pozwalają graczom świetnie się bawić w przypadkowo organizowanych grupach lub samotnie. Poprzez prosty system widocznego kija i dyndającej przed oczami na mapie marchewki, autorzy sprawili, że w trakcie rozgrywki wytwarza się coś w rodzaju syndromu kolejnego poziomu. I to dosłownie, bo zdobywanie punktów doświadczenia jeszcze nigdy nie było tak łatwe i nie sprawiało tyle frajdy. Moją uwagę przykuły także ciekawe rasy i profesje, a przede wszystkim ich projekty. Guild Wars 2 jest niesamowicie plastyczne, wizualnie dopieszczone, także nic tylko stać i podziwiać. Można czasem zapomnieć, że to tylko masówka. Guild Wars 2 jest krokiem we właściwą stronę w ewolucji gatunku MMO. Grą zaprojektowaną z pasją, której z przyjemnością poświęcę swój czas teraz i w przyszłości. Nie ma już powrotu do archaicznych rozwiązań konkurencji, które już po prostu się znudziły. Jako gracz twoim obowiązkiem jest zagranie w tę grę, zwłaszcza, że nie ma tutaj abonamentu. Czas na miejsca honorowe. Elder Scrolls Online, Age of Conan, Final Fantasy XIV, Dungeons and Dragons Neverwinter. Na podium znajduje się ta gra, którą przewidujesz. Nie mylisz się. To ten tytuł budził we mnie niezwykłe emocje i budzi do dziś. Do tego stopnia byłem wciągnięty, że kiedyś domofonem zadzwoniły do mnie koleżanki z pytaniem, czy nie pójdę z nimi na drinka. A to była środa. A środa to jaki dzień? A ja im wtedy prędko odpowiedziałem, że sorry, ale mam rajd do zrobienia, a jestem tankiem. World of Warcraft. Szczerze mówiąc, chciałem ominąć WoWa w rankingu jako oczywistą oczywistość, jednakże Blizzard po prostu nadal zaskakuje, wydając dodatek Legion. Naprawdę miło powrócić do tego tytułu. Nie będę tutaj rozwijał się zbytnio na temat samego tytułu, bo raczej każdy spodziewał się go na podium, więc wolę wam opisać, o co chodzi w najnowszej odsłonie. Fabularnie Legion stanowi bezpośrednią kontynuację wydarzeń z Warlords of Draenor. Bohaterom udało się powstrzymać inwazję żelaznej hordy, lecz Gul'dan zawarł upragniony pakt z demonami. Płonący Legion po raz kolejny rozpoczyna inwazję na Azeroth, silny jak nigdy wcześniej. By powstrzymać armię demonów, zjednoczeni bohaterowie wyruszają na zapomniane, zniszczone wyspy celem odnalezienia legendarnych artefaktów, filarów stworzenia, które pomogą im zmierzyć się z demoniczną mocą. Według legendy to właśnie od wysp tytani rozpoczęli tworzenie świata. W akcie desperacji bohaterowie podejmują również współpracę z Illidarii, czyli spaczonymi łowcami demonów dowodzonymi przez Illidana Stormrage'a, tego samego, z którym walczyliśmy w Czarnej Świątyni w dodatku The Burning Crusade. Właściwa przygoda rozpoczyna się serią wprowadzających zadań zrealizowanych w formie krótkiego, instancjonowanego scenariusza przedstawiającego desant hordy i sojusz na zajęte przez demony wybrzeże. Następnie akcja przenosi się do unoszącego w przestworzach miasta czarodziejów Dalaran, które przyleciało z Northrend na zniszczone wyspy. Pod przywództwem arcymaga Khadgara i zjednoczone siły gromadzą się tu do walki z płonącym Legionem. Analogicznie jak za czasów wyprawy przeciwko królowi Liszowi. Dodatek Wrath of the Lich King do tej pory uważałem za najbardziej klimatyczny i udany fragment WoWa, ale Legion naprawdę jest jeszcze lepszy. Niezwykły baśniowy klimat przygody, tak silnie budzący wspomnienia związane ze starym World of Warcraft i jego pierwszymi rozszerzeniami, jest w Legionie mocno odczuwalny i stanowi jeden z najważniejszych atutów dodatku. Co najważniejsze, jeżeli znacie dobrze fabułę świata Warcrafta, to być może jest wysoce prawdopodobne, że w końcu będzie raid, którego finałowym bossem będzie główny antagonista, najpotężniejszy i legendarny dowódca płonącego Legionu, Sargeras. Co więcej, twórcy zapowiedzieli reboot instancji Karazhan, jednej z najbardziej znanych i lubianych. Cholera, jeżeli jesteście weteranami WoWa, to wiem, że już w trakcie tej recenzji zaczęliście ściągać instalator, tak jak ja miesiąc temu. Miejsce specjalne. Ultima Online. Każdy gatunek gier ma swoich protoplastów, dziadków, którzy wywierają znaczący wpływ na następne pokolenie gier. To właśnie takie tytuły tworzą pewien schemat, który jest powielany w przyszłości. Z logicznego punktu widzenia można by rzec, iż taki stan rzeczy doprowadza dość szybko do zapomnienia takowego dziadka. Jednakże w przypadku rynku gier obserwujemy taką samą tendencję, która dotyka różnych form sztuki. Minione tytuły przyciągają koneserów, starych wyjadaczy, którzy kultywują tradycję. W przypadku produkcji MMO takie zainteresowanie ma bardziej pozytywne skutki niż ma to miejsce w single player. Otóż producenci takich tytułów nie muszą wydawać nowej gry, tylko wprowadzają
wprowadzają patche, dodatki będące odświeżeniem istniejącego już MMO. Bywa tak, że protoklaści w ostatecznym rozrachunku przez wiele lat nie ustępują pola w żadnej kategorii nowym produkcyjnym perełku. Najlepszym przykładem powyższym stwierdzeń jest właśnie Ultima Online. To MMO wydane prawie 20 lat temu przez Origin Systems wciąż cieszy się wzięciem. Jest to przykład gry, gdzie dzięki nowym patchom prezentowany świat fantazji nie jest kolebką monotonii, tylko ciągle rozwijającą się krainą. Gra uznana za pioniera, a to głównie dzięki dużej i szybko rosnącej bazie graczy i konieczności borykania się z całą masą problemów, o jakich twórcy gier ówczesnych nie mieli zupełnie pojęcia. Ultima Online przetarła niewątpliwie szlaki dla dalszego rozwoju gatunku i udowodniła, że takie gry po pierwsze wzbudzają zainteresowanie, a po drugie można na nich nieźle zarobić. Bardzo szybko przekonano się, że koszt produkcji Ultima Online znacznie przekracza tradycyjne budżety gier single player zakładane przy produkcji, co z czasem stało się w zasadzie znakiem rozpoznawczym tytułów MMO. Pamiętam do dziś, jak na Amidze grałem w taką grę Legend of Lothian, która była bezpośrednio właśnie kopią Ultimy. Łezka się wokół kręci. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję i zapraszam do subskrypcji, odwiedzania i słuchania Radia Opole. Zapraszam też do komentowania pod filmem na fejsie i na gry @radioopole.pl. Dzięki, do zobaczenia za tydzień, cześć.